nasze przejście. Dobry. Przepięknie to mówią, te dwa inkubatory, no po prostu z dumą patrzę, że tak to wygląda. Także gratuluję, dziękuję. Dziękuję. I powiem jeszcze tak, tylko, proszę, że jest to szczególnie ważne dla szpitali pierwszego poziomu referencyjnego, w których tak jak w Soczewce skupiają się przede wszystkim wszystkie problemy lokalnych społeczności. Dziękuję Państwu. To my dziękujemy też bardzo. Dziękuję. Dziękuję. A my także cieszymy się i możemy tutaj szpitalowi zapowiedzieć, że za moment będziemy robili zakupy z tego finału, który jeszcze w tym roku trwa. Ci to będą muszka dla Państwa, będzie lokalizator naczyń krwionośnych, będą pompy strzykawkowe. To Państwo otrzymacie już po nowym roku. Wygraliśmy go po raz trzeci i chcieliśmy go przekazać na licytację kolejnej akcji. W Wielkiej Rodzinie chcieliśmy do tej pomocy. To słuchajcie też, żeby do budowy to też był puchar od Was. Ta jest niedofinansowana, więc wszystko co mamy to były darowizny jakieś, tak? No właśnie oddział remontowany to było dużo dobrych. Czego ja kompletnie nie jestem w stanie zrozumieć, bo dla mnie zdrowe dzieci to jest zdrowe społeczeństwo w przyszłości. Troszkę nerw u małej. Mówię, jesteście tutaj już? Nie, w nocy przyjechać. A w nocy, ale coś jest jakieś na przyszłość. Nie reformujemy służby zdrowia całej, bo nie po to, żeśmy powstali. Jesteśmy po to, żeby gdzieś te luki uzupełniać i z tym się dobrze czujemy. Gorąco zachęcamy do udziału w tym zgromadzeniu, do zabierania głosu i naprawdę dziękujmy, nie protestujmy. Taka inicjatywa nigdzie na świecie nie ma. Jesteśmy z Jurkiem! 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 Nie odbieram tego jakoś. Jakaś szykana. Kto chciał, ktoś to zapisał. Polskie prawo jest dosyć jasne w tych sprawach. I będziemy teraz oczekiwali, co dalej z tego wyniknie. Jerzy Owsiak, syn Zbigniewa i Marii z domu Pieprz, urodzony 6 października 1953 roku w Gdańsku. Czy pan się przyznaje do zarzuconego panu wykroczenia? Nie przyznaję się do tego. W Wysokim Sądzie ten język w kulturze muzycznej jest używany często. Nigdy w moim odczuciu nie przekroczono bariery dobrego smaku. Tyle mam do wyjaśnienia. Uważam, że mamy do czynienia tylko i wyłącznie z utworem muzycznym. Jest to improwizacja w moim stylu. Zeszłoroczna była podobna. I można było powiedzieć, że się opiera na tym samym schemacie. W Wysokim Sądzie podejrzewam, że wiele myśli by się powtórzyło. Chyba dosyć jasno wyraziłem swoje myśli, których zawarłem, że nie zgadzam się z tymi szykanami, które są skierowane w stronę orkiestry, fundacji i w stronę festiwalu Przystanek Mózg. Uznaję za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu opisanego w części wstępnej wyroku i za to na podstawie artykułu 141 Kodeksu Wykroczeń wymierza mu karę nagany. Solak, Solak, niech żyje, żyje nam. Dziękujemy, dziękujemy. Zostałem uznanym winnym, czyli mam naganę i 130 zł do uregulowania. W związku z tym miejcie teraz na uwadze tych, którzy bluzgają, obrażają nas, Polaków, i pilnujmy tego dobrego języka w stosunku do innych. Słuchajcie, wywieszę sobie to w ramki o prawie i będę wspominał, że tutaj przyjechaliście, że jesteście razem ze mną. Jeszcze raz wam powiem, przyjmuję, biorę na klatę ten wyrok, ale to jest bezprecedensowe i dalej niech to idzie w świat. Przyjmuję z pełną pokorą ten wyrok i przypatrzę się, jak inni też wezmą sobie to do serca. Sługi serca, pura ludzi przyjeżdża, przyszła, jest razem z nami, coś niesamowitego.